Please join me in welcoming Janina Bonk, a true source of inspiration and empowerment. Cześć. Jestem trochę zdenerwowana, bo ja co prawda jestem wykładowczynią akademicką, więc jestem przyzwyczajona do mówienia do dużej grupy osób. Niemniej właśnie dlatego, że jestem wykładowczynią akademicką, to nie jestem przyzwyczajona do tego, że ktokolwiek mnie słucha. I to będzie pewna nowość druga, bo pierwsza jest taka, że w ogóle ktoś na mój wykład przyszedł. Z reguły jest tak, że gdy przychodzę na swój pierwszy wykład w roku akademickim i mówię moim studentom, że będę ich uczyć statystyki i metodologii badań, to zdecydowanie najczęściej zadawane mi pytanie brzmi, do czego mi się to przyda. Oczywiście zaraz po pytaniu, ile można mieć nieobecności i czy to będzie na egzaminie, ale zaraz później, do czego mi się to przyda. I ja bardzo lubię to pytanie, dlatego że do czego mi się to przyda, to spytał swego czasu prezes Coca-Coli, który źle przeanalizował dostępne mu dane konsumenckie, skutkiem czego wprowadził na rynek produkt, który po 2 tygodniach musiał z tego rynku zdjąć, co kosztowało go 34 miliony dolarów. Do czego mi się to przyda, to chwilę później spytał też prezes Nokii, który miał co prawda doskonałe dane, ale postanowił je całkowicie zignorować, skutkiem czego spóźnił się z wejściem na rynek, który teraz jest szacowany na 475 miliardów dolarów. Dokładniej rzecz ujmując, gdy prezes Nokii podejmował tę decyzję, to powiedział, to cytat, nie, nikt nie będzie chciał kupić smartfona. A potem się zdziwił. A tak naprawdę, jeśli prezesi tych i innych firm chcieliby zachować swoje pieniądze w kieszeni i zatrudnić kogoś, kto umie liczyć, to mogli do tego zadania po prostu zatrudnić jakąś mątwę, ewentualnie niemowlaka. Dlaczego? Dlatego, że badania nad zmysłem matematycznym, czyli taką naszą intelektualną umiejętnością liczenia i szacowania, trwają od ponad 100 lat. I sprowadzają się do pytania, natura czy kultura? To znaczy, czy w rozwoju danej cechy istotniejsza jest biologia, głównie genetyka, czy jednak czynniki środowiskowe i nasza edukacja? Dla nas w kontekście intuicji matematycznej ma to znaczenie do znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy to prawda, że wiecie, istnieją takie sałaty arytmetyki, takie, co się nigdy nie nauczą liczyć i myślą, że Pitagoras to gatunek sera. I żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, zawsze patrzymy na 3 grupy. Po pierwsze na zwierzęta, czy ta cecha występuje u zwierząt, po drugie, czy ta cecha występuje u dzieci i po trzecie, u ludów pierwotnych. No i teraz mam dla was dobrą wiadomość. Jeśli szukacie kogoś, kto rozliczy wam Pita, to może to dla was zrobić kilkanaście różnych gatunków zwierząt. Kilkanaście różnych gatunków zwierząt potrafi liczyć, co jest dowodem na biologiczne uwarunkowanie tej cechy. To oznacza, że ta cecha okazała się w toku ewolucji niezbędna, jest niezbędna do przetrwania. Zupełnie jak u moich studentów zresztą. Dlaczego? No, rzadko kiedy spotykamy piszmaka w banku, który tam sobie negocjuje najlepszą ratę kredytu, ale potrzebują tego liczenia zwierzęta do czegoś zupełnie innego. Na przykład, żeby oszacować, czy stado przeciwników jest liczniejsze od ich własnego. Albo którą grupę zwierzątek zaatakować, żeby bardziej się najeść. No i widzicie, najefektywniejsze polowanie na zwierzynę, no to już jest ważna umiejętność, więc nic dziwnego, że w pewnym momencie naukowcy zaczęli się zastanawiać, czy posiadają ją niemowlaki. I gdy my sprawdzamy, czy jakaś cecha występuje u dzieci, no to teoretycznie dzieci są prostsze w obsłudze niż, wiecie, Fiat Panda w gazie. Ale sprawdzenie, czy umieją liczyć, już jest trochę bardziej skomplikowane. Robimy to na 3 sposoby. Po pierwsze, mierzymy czas reakcji na efekt jakiejś operacji matematycznej. Czyli na przykład pokazujemy niemowlakowi 3 lalki, na jego oczach do tych 3 lalek dodajemy 4, szybko zabieramy 2 i wynikiem tej operacji matematycznej jest 5. I mówi się, że dzieci patrzą na poprawny wynik równania znacznie krócej niż wtedy, kiedy coś im się nie zgadza. Wtedy patrzą dłużej, ewentualnie zastanawiają się, jakim trzeba być sukinsynem, żeby orznąć niemowlaka na 2 lalki, no nie? Oprócz tego możemy też badać eye tracking albo EEG. No i te wszystkie badania pokazały nam,
że umiejętności szacowania są w nas obecne od urodzenia i występują już nawet u 6-miesięcznych dzieci. Co ciekawe, uaktywniają się jeszcze przed nauką abstrakcyjnej matematyki i są niezależne od rozwoju języka. Choć oczywiście 3-6% populacji cierpi faktycznie na biologiczne zaburzenie rozwojowe, jaką jest dyskalkulia. No więc umiejętność matematyczna jest niezależna od rozwoju języka, ale jeszcze mamy kulturę. I że ta kultura ma znaczenie, nauczyło nas plemię Munduruku, które żyje w amazońskiej dżungli i ma bardzo ograniczone słownictwo. I w swoim słownictwie nie ma absolutnie żadnych liczebników. Bardzo ubogie słownictwo związane z matematyką. Ale wyobraźcie sobie, że mimo to, niezależnie od wieku, potrafią bardzo trafnie układać wielkości na osi, symboliczne i niesymboliczne. Tylko że jest to oś logarytmiczna, co wszyscy wiemy, że często ma znacznie więcej sensu. No bo taka klasyczna oś, ona się dobrze sprawdzi, jeśli mamy całkiem niewielki przestrzał wartości. Niemniej, jeśli bym chciała pokazać wartości od 0 do 100, no to już ten slajd byłby dłuższy niż moja lista wymówek na WF-ie w podstawówce. I wtedy potrzebujemy skali logarytmicznej, która znacznie lepiej się sprawdzi. Więc Munduruku nie potrafią liczyć, nie znają liczebników, ale intuicyjnie wiedzą, kiedy wykorzystywać logarytmy. A jak jest z dziećmi z kultury zachodniej? No to jest super ciekawe. Bo dzieci intuicyjnie krótsze spektrum liczb rozmieszczają na klasycznej osi, ale dłuższe przedziały na osi logarytmicznej, nawet jeśli jeszcze definicji logarytmu nie znają. Ale to zanika w toku edukacji szkolnej. Dlaczego? Bo system szkolny czasem niszczy to, co naturalne. Naturalną intuicję liczby, zwłaszcza w stosunku do uczniów jednej płci, dziewczynek. I mamy na to dowody. Badania Martina Bauera z 2017 roku przebadały 11 500 dziewczynek z 12 krajów, w tym Polski, i ich zainteresowanie dyscyplinami STEM. I okazało się, że 11-letnie dziewczynki wyrażały takie zainteresowanie, ale tracą je w wieku lat 15. Jeśli spojrzymy na metaanalizę 100 różnych badań, które badają zależność między płcią a intuicją liczby, to okazuje się, że w wielu z tych badaniach dziewczynki są nawet lepsze w matematyce od chłopców. Ale to mija wraz z wiekiem, zmienia się głównie w liceum i na studiach. Dlaczego się zmienia? No nauczyli nas tego ci państwo, Robert Rosenthal, Lenor Jakobson. W 1968 roku przeprowadzili bardzo ciekawe badanie. Poszli do szkoły podstawowej, wzięli grupę dzieci i przeprowadzili wśród nich test inteligencji. Następnie poinformowali nauczycieli o wynikach i powiedzieli: hej, macie wśród swoich uczniów 20% tego, tego i tego, którzy no, są najpiękniejszymi gwiazdami na tym intelektualnym nieboskłonie, mają najwyższe IQ, są ponadprzeciętnie zdolni. I tyle. Zostawili nauczycieli z tą informacją. Wrócili po roku, pod koniec roku szkolnego jeszcze raz przeprowadzili ten test inteligencji i co się okazało? I okazało się, że uczniowie, którzy na początku byli w top 20%, znowu byli najlepsi. Skoczyli parę punktów w ilorazie inteligencji, mieli najlepsze oceny, najlepiej się uczyli, największą wiedzę. I co było w tym dziwnego? No to, że na samym początku Rosenthal i Jakobson nie wskazali nauczycielom najzdolniejszych uczniów, ale zupełnie losowych, przypadkowych uczniów. Wśród nich były takie ze średnim wynikiem testu, wysokim, ale też bardzo niskim. Dlaczego więc po roku te dzieci jednak okazały się być w tym top 20 najzdolniejszych? Dlatego, że istnieje zjawisko społeczne, które nazywamy samospełniającą się przepowiednią. Kiedy nauczyciele myśleli, że dzieci są zdolniejsze, to poświęcali im więcej uwagi. Sadzali je na przodzie klasy, więc lepiej widziały to, co się działo na tablicy, lepiej słyszały polecenia. Poświęcali im więcej czasu i pomocy przy rozwiązywaniu zadania, a kiedy uczniowie poczuli, że nauczyciele na nich liczą, no to też zaczęli się więcej uczyć i tak się zaczęły spinać te zębatki w pedagogicznym rowerze.
No i teoretycznie nie ma w tym nic złego, o ile ten efekt nie spotyka mniej zdolnych dzieci albo po prostu tych, które nie dostają uwagi. Te badania nad efektem samospełniającej się przypowiedni były powtarzane w wielu różnych krajach i w wielu różnych kontekstach. I okazuje się, że samospełniające się proroctwo działa na wszystkich szczeblach edukacji i pracy zawodowej. A szkoda, bo te fałszywe przekonania o tym, że niektóre grupy są mniej predysponowane do niektórych czynności niż inne, one wcale nie mijają. Badanie Piękne Umysły L'Oreala z 2016 roku, 52% badanych stwierdziło, że mężczyźni mają wrodzone kompetencje do odnoszenia sukcesów w nauce. A zapytani, okej, a brak jakich kompetencji może powodować, że kobiety nie osiągają tych sukcesów w nauce? 22% uznało, że kobietom brak jest racjonalnego myślenia. I te przekonania, które są wciąż w nas żywe, bo to badanie jest sprzed 5 lat, jak pokazało nam badanie Rosenthala i Jacobson, ma gigantyczne znaczenie. I żeby uhonorować odkrycie tego zjawiska, kiedy urzeczywistniają się jakieś nasze uprzedzenia i przekonania, do dziś ten efekt nazywa się efektem Rosenthala-Jacobson. Ewentualnie w podręcznikach do psychologii, do pedagogiki i wszelkich źródłach znajdziecie tylko efekt Rosenthala. Kobieta wymazana z historii nauki. Zupełnie nowa sytuacja, nie znałam. Czy wiecie, kto to jest? A to? To jest Mileva Maric, pierwsza żona Alberta Einsteina, współautorka teorii względności i współautorka wielu jego prac, o czym nikt nie wie. Czy wiecie, kto to jest? Część wie, część nie wie, ale tutaj na pewno nie będziecie mieć wątpliwości. Chociaż bez obojga nie odbyłaby się nasza eksploracja kosmosu, bo to jest Margaret Hamilton, główna programistka misji Apollo, tutaj pozuje z kodem, który sama napisała. Potrzebujemy zaznajamiać dzieci z różnorodnymi przykładami naukowców, z role models, kobietami, naukowczyniami, które robią fenomenalne rzeczy, ale są notorycznie wymazywane z historii nauki. Potrzebujemy tej reprezentacji również w języku, co pokazało nam badanie Davida Chambersa. On przez 11 lat zbierał rysunki dzieci i te dzieci dostawały tylko jedno zadanie: narysuj naukowca. A następnie przeanalizował 5000 rysunków i policzył, ile razy dziecko zdecydowało się narysować kobietę zajmującą się nauką. Wtedy, w latach 70., mniej niż 1%. To badanie było później powtarzane w wielu różnych krajach, w wielu różnych latach i metaanaliza z badań z ostatnich 50 lat pokazuje, że na 21 tysięcy rysunków obecnie mniej niż 28% dzieci rysuje naukowczynie. Ale tu znowu mamy bardzo niepokojącą zmianę z wiekiem. 70% 6-letnich dziewczynek rysuje kobiety, ale już tylko 25% tych 16-letnich. I mamy takie badanie na gruncie polskim przeprowadzone przez bank BNP Paribas na grupie 250 dzieci, porównał chłopców i dziewczynki, gdzie dzieci również dostały zadanie spontanicznie narysować kogoś zajmującego się daną profesją. Używano form męskoosobowych i neutralnych, czyli mówiono na przykład naukowiec, osoba zajmująca się nauką, strażak, osoba gasząca pożary. I okazało się, że taka mała zmiana językowa, neutralne formy skutkują dwukrotnie częstszymi reprezentacjami kobiet narysowanych przez dzieci. I ten efekt zależy od profesji, jest silniejszy w przypadku nauki właśnie. I zależy również od płci. Dziewczynki częściej dopuszczają możliwość, że kobieta może pełnić określoną rolę. No i to neutralne mówienie o zawodach wzmacnia ten efekt. Dlatego tu ma znaczenie, że mamy na Netflixie Adę Bambini Naukowczynię, że mamy w bajkach dla dzieci Pedagogzkę Kapibarę i Burmistrzynię Lucynę Wiewiórkę. Ta reprezentacja idzie dalej i to są tak naprawdę bardzo dobre wieści. Nie wiem, czy wiecie, ale Lego na swojej stronie mówi, że wspiera dziewczynki i w ogóle dzieci, niezależnie od tego, czy interesują się księżniczkami, sportem, smokami, dinozaurami czy STEM.
mamy kolejne książeczki dla dzieci, które mówią, hej, dziewczynki mogą zajmować się nauką, mogą się zajmować kosmosem. No i nie mówiąc już o akcji firmy Intel i fundacji IT Girls, która to akcja przepisała bajki, albo raczej zaktualizowała stare bajki w zupełnie nowy sposób. Mamy więc Roszpunkę, która jest inżynierką. Mamy Kopciuszka, która jest programistką. Mamy Jasia i Małgosię, którzy są hakerami, ale tymi dobrymi. W jaki sposób przepisano te bajki? To zobaczcie sami krótki trailer. Lektorką jest osoba, która chce pozostać anonimowa, ale zdradzę tylko, że jej imię i nazwisko rymuje się z konina rąk. A mogę prosić głos? Zaczekajcie. No dobrze, poczekajcie, to będziecie... Dobra, spróbujmy. To czekając na głos, mogę opowiedzieć żart. Wchodzi całka oznaczona do pociągu, a to nie jej przedział. I to jest jedyna scena w Polsce, na której ktoś się śmieje z tego dowcipu. No tutaj walczą. Mam jeszcze jeden. Na przykład, jak mama budzi ósemkę? Wstawia i nie możesz tak leżeć w nieskończoność. Serio? Zostanę tu na zawsze. Dobra, co mówi zero do ósemki? Fajny pasek. Ej, już mi się kończą, więc... O, czekajcie, to może teraz. Nie. No dobra. No to na YouTubie możecie zobaczyć trailer tych bajek. Na YouTubie macie też dostępne audiobooki na temat właśnie trzech zaktualizowanych. Której od dzieciństwa? O, dobra. Bajka o dziewczynce, której opowiadano bajki. Nie tak dawno, dawno temu, wcale nie za siedmioma górami i lasami, nie za siedmioma rzekami czy morzami, żyła sobie dziewczynka, której od dzieciństwa opowiadano bajki. O czarach i marach, o smokach i rycerzach i o księżniczkach zamkniętych w wieżach. Nie dla nich przygody, odwaga, walka, nic tylko lalka, lalka, lalka. Bo bohaterskie czyny nie dla dziewczyny, to zajęcia zarezerwowane dla księcia. Opowiadano jej też inne bajki. O tym, że pewne rzeczy nie są dla dziewczynek, na przykład takie, w których nie dla nich kodowanie, programowanie, inżynierowanie. Najwyższa pora, żeby takie bajki włożyć między bajki i napisać je na nowo. Albo zaktualizować, jak kto woli. Bo kto powiedział, że Kopciuszek nie może kodować? Czytała Janina Bąk. Kopciuszek może kodować. Bardzo to jest miło, chyba nie zejdę. Kopciuszek może kodować, Roszpunka. To nie nowość, moi studenci też tak reagują na wykładach, w dzień jak co dzień. Roszpunka może kodować, dziewczynki mogą programować, to mogą zrobić marki. A co może zrobić każdy z nas? No słuchajcie, mam dla was trzy porady na temat dzieci, jak powinniśmy traktować dzieci. Sama własnych nie posiadam, więc wiadomo, że znam się na tym najlepiej. Więc po pierwsze, pozwólmy dzieciom się nudzić. Przypominam wam, że Isaac Newton odkrył prawo powszechnego ciążenia leżąc pod drzewem, a nie biegając triatlon. Więc przestańmy dzieciom powtarzać, że inteligentni ludzie się nie nudzą. Jakby nie jesteśmy ZUS-em, żeby je gonić do roboty. Na to jeszcze przyjdzie czas. Dajmy się dzieciom ponudzić. Po drugie, pozwólmy im popełniać błędy. Przypominam wam, że Alexander Fleming też kiedyś zapomniał wyrzucić drugiego śniadania,
a następnie z penicyliną uratował, no pewnie już kilkanaście miliardów istnień. Karol Dweck, profesor pedagogiki na Uniwersytecie Stanforda, ma tutaj bardzo cenną lekcję dla nas wszystkich, jeśli chodzi o ocenianie. On przytacza tutaj przykład pewnego liceum w Chicago, który ma następujący system ocen. ABC, czyli odpowiednik naszej piątki, czwórki, trójki i jeszcze jedną bardzo szczególną ocenę. NY, not yet. Uczeni jeszcze tego nie umie, uczeni jeszcze nie nabył tej umiejętności, nie ma tej wiedzy, ale zwracam waszą uwagę, że to jest ocena jeszcze nie, a nie nigdy nie. I trochę tak powinniśmy myśleć nad wszystkim, czego uczą się nasze dzieci w kontekście matematyki, ale nie tylko. I ostatnia rzecz, nie psujmy tego, co naturalne, jeśli chodzi o intuicję liczby i zainteresowanie liczbami niezależnie od płci. I mam tutaj też na myśli bardzo jedną konkretną dziecięcą cechę, czyli pewność siebie. Taką, którą opisywał Ken Robinson, wspaniały pedagog, opowiadał o pewnej lekcji plastyki, na której dzieci dostały zadanie: narysuj, co chcesz. No i dzieci zaczęły rysować, nauczycielka przechadzała się wśród tych stołów i w pewnym momencie przystanęła obok jednej dziewczynki i powiedziała: dziewczynko, co rysujesz? A dziewczynka odpowiedziała: rysuję oblicze Boga. A nauczycielka powiedziała: ale nikt nie wie, jak Bóg wygląda. A dziewczynka odpowiedziała: to za 5 minut się dowiedzą. I takiej pewności siebie i wiary w swoje umiejętności wam i sobie życzę i dziękuję bardzo.